Gnocchi to włoska potrawa podobna do kopytek. W dosłownym tłumaczeniu oznacza grudki. Dziś przygotuję gnocchi z sosem pomidorowym. Potrzebuję pomidory z puszki, fix kopytka czy leniwek nor, wodę, ser żółty, mąkę, bazylię, czosnek, papryczkę chili, cebulę, cukier oraz oliwę. Na początku do miski przesypuję zawartość opakowania fix knor, wlewam wodę i dokładnie mieszam. Całość odstawiam na 10 minut. Następnie posypuję stolnicę mąką i dzielę ciasto na mniejsze kawałki. Z każdego kawałka formuję wałek i kroję nożem na mniejsze kwadraty. Następnie z kwadratów formuję małe kulki i spłaszczam je za pomocą widelca, tak by na kluskach powstały wzorki. Gnocchi gotuję w lekko osolonym wrzątku przez 2-3 minuty i wyjmuję na tacę. Cebulę, czosnek i papryczkę chili kroję w drobną kostkę i podsmażam składniki na rozgrzanej oliwie. Następnie dodaję pomidory i gotuję wszystko przez 15 minut, aż sos zgęstnieje. Całość doprawiam do smaku solą i cukrem. Do sosu dodaję pokrojone liście bazylii oraz ugotowane gnocchi. Danie dokładnie mieszam i przekładam na talerz. Gnocchi z sosem pomidorowym podaję posypane tartym serem. Smacznego!